Moi drodzy, rozważamy Słowo Boże, ale spoglądamy w inną stronę już. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie ten urywek Ewangelii według świętego Łukasza, który był czytany na rozpoczęcie tej części nabożeństwa. To nie jest urywek, przy którym się długo zatrzymamy, ale jest to fragment Biblii, który na mnie naprawdę robi niesamowite wrażenie. Jak to jest? Dorosły człowiek, Symeon, który już niejedno widział i niejedno przeżył, zobaczył malutkie dziecko, które niosą rodzice, spojrzał i powiedział: Panie Boże, ja już niczego więcej nie potrzebuję. Ja mogę już odejść z tej ziemi. Moje oczy widziały zbawienie. Co tak naprawdę widział? No właśnie, jako człowiek zobaczył niemowlę zawinięte gdzieś tam w pieluszki, natomiast oczami wiary zobaczył wszystko to, co było związane z przyjściem Zbawiciela świata na tę ziemię. Jakie wrażenie wywiera na człowieku taka prawdziwa świadomość tego, co mamy w osobie naszego Zbawiciela? Jak powiedziałem, nie jest to ten urywek, przy którym chciałbym, żebyśmy zatrzymali się dłużej. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważali Boże Słowo, sięgając do tego, co tak naprawdę już gdzieś w naszych myślach było przez dłuższy czas dzisiaj, a mianowicie chcę, żebyśmy sięgnęli do Księgi Apokalipsy. No tak się złożyło, że akurat w klasie, w której byłem, nie zdążyliśmy nawet przeczytać fragmentów czy pojedynczych wersetów z pierwszego rozdziału, które będę chciał dzisiaj rozważać. To może i dobrze. Natomiast to jest takie kolejne spojrzenie na Jezusa Chrystusa. Nie na to małe dziecko, które się urodziło. Nie na Jezusa Chrystusa, który chodzi, naucza, czyni cuda, umiera. Patrzymy na Jezusa Chrystusa, który objawia się ludziom w pierwszym rzędzie Janowi, kiedy mniej więcej już mamy koniec pierwszego wieku. Znowu starszy człowiek, jakim jest Jan, jest na wyspie Patmos. No, na pewno nie jest tam z powodu tego, że zrobił coś złego, ale z powodu zwiastowania Bożego Słowa trafił właśnie na tę wyspę, która miała być dla niego więzieniem. Nie wiedział, co go czeka. I mamy tutaj przedstawioną wizję Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że przeczytam najpierw werset 12 i 13. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Nie wiem, jak sobie to wyobrażacie, ale sądzę, że Jan musiał być naprawdę niesamowicie podekscytowany. Znaczy, on znał Jezusa Chrystusa, znał go osobiście. Był jednym z apostołów. Więcej, w Ewangeliach czytamy, że był to taki umiłowany uczeń Pana Jezusa. Co prawda, Pan Jezus musiał z nim prowadzić czasami takie męskie rozmowy i kiedyś na przykład między innymi jemu powiedział, że jest synem gromu. No nic fajnego. Powiedział: ty nie wiesz, jakiego ducha jesteś. No, dawało to do myślenia. Ale Jan żył w przekonaniu, że Jezus Chrystus go akceptuje, że go kocha, że tak naprawdę nawet jeżeli zwraca mu uwagę, to robi w sposób, który go nie ma odtrącić. Robi to wszystko po to, żeby mógł naprawdę przeżyć jakąś przemianę. I te wszystkie lata, które spędził Jan, kiedy Jezusa Chrystusa nie było już na tej ziemi, bo odszedł do nieba, to był czas, kiedy marzył, kiedy oczekiwał, że przyjdzie dzień powrotu swojego Zbawiciela i będzie mógł go zobaczyć tak, jak widział go wcześniej. Aż tu niespodzianka. Zobaczył go wcześniej. Zanim Jezus Chrystus przyszedł na sąd i przyszedł w chwale. Naprawdę musiał być niesamowicie zadowolony. Widzi swojego Pana po tylu latach. Ale my spoglądamy na te wersety jeszcze głębiej i mówimy: zaraz, Jezus przedstawia się tutaj jako Syn Człowieczy.
On nie wyrzekł się swojego człowieczeństwa. To jest naprawdę rzecz też niezwykła. Bo to, że Jezus chodził przez jakiś czas na tej ziemi jako człowiek, mówimy, to jest normalne. I kiedy to się działo, bardzo często mówił o sobie jako o Synu Człowieczym. Tak bardzo chciał się z nami identyfikować, chciał być blisko, nie chciał tworzyć żadnych barier. Ale kiedy otwieramy Słowo Boże i czytamy na przykład o Jego chwalebnym powrocie, to między innymi jest napisane, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Znowu jako Syn Człowieczy. Jeden z nas. Spoglądam na te słowa, które czytałem i widzę, że ten Jezus, który jest Synem Człowieczym, to jest ktoś, kto chodzi koło pomiędzy siedmioma świecznikami. I my się nie musimy domyślać, co to oznacza, co to za symbol, ponieważ w 20 rozdziale tego pierwszego wiersza jest napisane, że siedem świeczników to siedem zborów. Jezus, który po latach objawia się Janowi i widać go jako kogoś, kto jest blisko różnych zborów. Tutaj akurat tych wymienionych siedmiu zborów. Ale mamy też przecież takie przekonanie, że na dobrą sprawę Jezus Chrystus kocha cały swój lud. Te siedem to jest taki symbol pełni całego Kościoła. A mówiąc o tym Kościele, używa symbolu świecznika. To dopiero może zadziwiać. Przecież Pan Jezus wie, jaki jest ten Kościół. Dokładnie wie. Nawet gdyby wziąć pod uwagę tych siedem zborów, do których będzie kazał spisać poselstwo, jakieś listy. To wiecie, są tam zbory, co do których byśmy powiedzieli, chciałbym w takim zborze być. Ale są też takie zbory, o których myślimy, czy to są jeszcze chrześcijanie? A Pan Jezus, kiedy mówi o tym swoim Kościele, to mówi o nich, o tych wszystkich zborach, jako o swoich świecznikach. Kiedy czytamy na przykład Słowo Boże i Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem światłością świata, to ja nie widzę w tym żadnego zgrzytu. Mówię, tak rzeczywiście jest. On jest światłością świata. Kiedy czytam początek Ewangelii według świętego Jana, gdzie jest powiedziane, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, to mówię, tak rzeczywiście jest. A co myślisz, kiedy myślisz o swoim Kościele? O swoim zborze? Jezus ten swój Kościół widzi jako świecznik, siedem złotych świeczników. Nie bez powodu zadałem pytanie, co myślisz o swoim Kościele, bo wiecie, czasami mamy bardzo, bardzo różne podejście. To znaczy, kościoły są różne. Problemy nierzadko są bardzo prawdziwe, realne, bolesne. Ale prawda jest taka, że Jezus Chrystus powołał swój Kościół, aby był światłością świata. I Jezus tak go właśnie widzi. Kiedy czytamy początek, może nie zupełnie początek, ale jednak piąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Tu jest powiedziane, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Marzenie Pana Jezusa. Powołanie, przeznaczenie Kościoła. Spoglądam na te wersety, werset 12, 13 i widzę tego Jezusa Chrystusa, który jest ubrany w długą szatę. Dzisiaj tak się nie ubierają mężczyźni. No, nie u nas, nie w naszych kręgach kulturowych, gdzie niegdzie tak może i jest.
Ale kiedy patrzymy na czasy Nowego Testamentu, to widać, że Pan Jezus niektórych takich ludzi, którzy ubierają specjalne, takie długie szaty, krytykował. Czytamy o faryzeuszach, którzy zakładali pewne stroje, które miały pokazać to, kim podobno są, ale nimi nie byli. Jezus Chrystus objawia się nam jako ktoś, kto jest w tej długiej szacie, ale Jemu ten splendor, to wyniesienie, wywyższenie, jakaś chwała, Jemu się to po prostu należy. Bez dwóch zdań. Ciekawe jest to, że kiedy patrzymy na tę szatę, to widzimy ją, tego Syna Człowieczego, który jest przepasany. Mówimy, to normalne. Tamte ubrania wiązały się z tym, że człowiek zakładał jakąś długą szatę, musiał się przepasać, żeby się w ogóle jakoś tak swobodnie i bezpiecznie w tym poruszać. Ale gdy czytamy Słowo Boże, to możemy zobaczyć taką ciekawą symbolikę, która się za tym kryje, szczególnie w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Na przykład w Ewangelii według świętego Łukasza, w 12 rozdziale, w wersecie 37 jest powiedziane: błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. To, że człowiek usługuje drugiemu człowiekowi, to, że człowiek służy Bogu, to jest, wiecie, taka myśl, którą jesteśmy bardzo dobrze oswojeni. Natomiast gdy czytamy o tym, który jest Zbawicielem świata, który się przepasuje po to, żeby usługiwać ludziom, naprawdę wielki szacunek. W ogóle w Nowym Testamencie czytamy sporo na temat służby Jezusa Chrystusa. Możemy czytać List do Hebrajczyków, otwierać rozdziały, wersety, które mówią o służbie w niebieskiej świątyni. No, może nie będę teraz tego czytał, ale naprawdę widać, że Pan Jezus, który odszedł z tej ziemi, cały czas jest zaangażowany w myślenie o nas, w pewną troskę o nas, który, gdy widzi nasze grzechy, to robi wszystko, żebyśmy też je zobaczyli, żebyśmy chcieli się ich pozbyć, a On chętnie nam w tym wszystkim pomaga. Jest naprawdę kimś, kto służy. Tutaj nie widzimy kogoś, kto jest ubrany w długie szaty, odświętne szaty, na zasadzie będę stał, bo jak cokolwiek zrobię, to mój wizerunek się zepsuje. Otóż nie, to jest symbol służby Jezusa Chrystusa. Służby dla naszego zbawienia. Więcej zobaczcie, kiedy czytamy na przykład w kolejnym wersecie, w wersecie 14, to widzimy taki opis. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. No cóż, dzisiaj chyba mam trochę inny stosunek do siwych włosów. Ale kiedyś ludzie się ich nie wstydzili, nie ukrywali ich. To, co chcę teraz powiedzieć, to nie jest tylko, wiecie, szacunek dla osób, które mają już swoje lata. Tu nie chodzi o szacunek dla upływającego wieku. Ale gdybyśmy na przykład czytali przypowieści Salomona, to byśmy między innymi mogli przeczytać takie słowa, które mówią o siwych włosach, do których dochodzi się na drodze sprawiedliwości. Nie chodzi o to, że wielką chwałą moją to jest to, że się starzeję. Powiem wam szczerze, mi się to nie podoba, że upływa czas. Nie jest mi to na rękę. Ale prawda jest taka, że Bóg mówi: z czasem możesz naprawdę dostępować czegoś niezwykłego. Możesz być naprawdę mądrym, dojrzałym, pomocnym dla innych. Ten siwy włos może być oznaką tego, że będziesz mu, że ktoś będzie ci ufał, bo już coś wiesz i możesz pomóc. Pamiętam, jak będąc w jednym ze zborów, w których służyłem, już nie żyje pewna siostra, kiedy przeprowadziłem się do tego zboru, była starszym diakonem. Kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem przygotowującą zbór do agape, to była starsza pani w dżinsach, która tak śmigała po kuchni, myślę sobie, ale ma energię.
Rzeczywiście niesamowita osoba, starsza osoba. Nieduży zbór. Ale wiecie, czym byłem zadziwiony? Że młodzi ludzie, którzy byli w tym zborze, co rusz ją odwiedzali i młodzi chłopcy na przykład potrafili się tej starszej siostry pytać, siostro, już nie będę wymieniał imienia, powiedz mi, czy ja z tą dziewczyną to powinienem chodzić, czy nie? Powiem ci, jak jest, doradź mi. Mówię wam, sytuacja nie z tej ziemi. Ale to była naprawdę mądra osoba. Była kochana w zborze. Miała naprawdę taką rolę takiej matki. Czułem się po prostu przy niej dobrze. Jest taki rodzaj siwizny, do której dochodzi się na drodze sprawiedliwości. Pan Jezus jest tak przedstawiony. Potężny głos, jak czytamy, a w swojej prawej ręce trzyma 7 gwiazd. I znowu nie musimy się domyślać, co to oznacza, bo w 20 wersecie jest napisane, a 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów. I to jest piękne. Zobaczcie, Jan jest gdzieś daleko od kościoła, od miejsc, w których chciałby być, w których mógłby służyć ludziom. Ale ma wizję, że jest ktoś, przede wszystkim są aniołowie 7 zborów. Gdzie oni są? Ano są trzymani w prawej ręce Zbawiciela. No, naprawdę można odetchnąć z pewnym spokojem i można iść z spokojem w sercu, w przyszłość. Gdzie z tymi aniołami, to my do końca nie musimy wiedzieć, o co do końca chodzi, bo kiedy czytamy Słowo Boże, to słowo anioł to angelos i ono czasami odnosi się do tych wysłanników z nieba, ale Biblia czasami o ludziach mówiła angelos, anioł, bo to dosłownie oznacza posłaniec. Jan Chrzciciel na przykład był nazwany posłańcem Pana. Uczniowie, których On wysłał, żeby zapytali Jezusa Chrystusa, czy to jesteś Ty, czy też kogoś innego mamy się spodziewać, oni też zostali nazwani angelos, posłańcy do Jezusa Chrystusa. Nie wiem, jak jest w tym przypadku. Ale gdyby zbory, o których tutaj czytamy, miały takich swoich anielskich opiekunów, którzy przychodzą i mają pomagać tym kościołom, to to jest dobra wiadomość. A jeżeli są to ludzie, załóżmy ci przywódcy kościoła, starsi tego zboru, no wyobraźcie sobie, jak się może czuć starszy zboru, kiedy nim nie jesteście, to nie macie pojęcia. Ale jak się może czuć starszy zboru, który musi podołać różnym sprawom i nagle dochodzi do niego świadomość, że on tych opiekunów, Jezus, tych opiekunów swojego kościoła trzyma w swojej prawej dłoni. To jest zachęta. To jest prawdziwa, realna pomoc. To jest coś, co naprawdę pomaga mi podejmować się takich trudnych wyzwań. Zresztą, gdy mówimy o tym trzymaniu w prawej ręce, gdy czytamy 10 rozdział Ewangelii według świętego Jana, już nie w odniesieniu do przywódców Kościoła, do aniołów, którzy stoją na czele, Jezus Chrystus mówi tak. 27, 28 werset. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. O kim jest mowa? O wszystkich wierzących ludziach. Te opisy nie są bez potrzeby. Nie wiem, jak wy się czujecie jako chrześcijanie. Czasami pewnie świetnie. A czasami tak sobie. Czasami głęboko wierzycie. A czasami jesteście pełni wątpliwości. Czasami macie pokój w sercu i tego wam życzę. A być może czasami w nocy nie możecie spać, bo brakuje wam tego pokoju. Kiedy Pan Jezus nam się przedstawia, to jest ktoś, kto naprawdę mówi, zapewnia o swojej trosce i prawdziwej pomocy. Jak czytamy w Apokalipsie, z jego ust wychodzi obosieczny, ostry miecz. To jest taki dowód, symbol tego, co się dzieje, kiedy on przemawia. Początek Biblii.
I rzekł Bóg. Wiemy, co się działo. To nie tylko taki proces tworzenia świata. Kiedyś na przykład Bóg powiedział, że nastanie potop. Ludzie mówili, to tylko słowa. Ale Słowo Boże, jak każde Słowo Boże się spełniło. Wieki później apostoł Piotr pisze swój list i mówi, ale teraźniejsze niebo i teraźniejsza ziemia mocą tego samego słowa zachowane jest dla zagłady bezbożnych ludzi. Boże Słowo, które stwarza, Boże Słowo, które zapowiada wyrok, Boże Słowo, które po prostu się sprawdza. Oblicze Jego jaśniejące jak słońce w pełnym blasku. Czym dla nas jest słońce? Jak się czujecie zimą, kiedy słońca brakuje? No chyba rewelacyjnie, jak widzę. Nie wszyscy tak mają, więc niech zazdroszczą. Natomiast prawda jest taka, że dla nas słońce jest takim największym, najjaśniejszym ciałem niebieskim. Gdyby nie słońce, na ziemi nie byłoby życia. Nic by nie było. A teraz wyobraźcie sobie, jakie to ma przesłanie, kiedy Pan Jezus jest takim słońcem, do takiego słońca porównywany. Jak jesteśmy od Niego uzależnieni, jak to wszystko rzeczywiście na nas pozytywnie wpływa, co pochodzi od Niego. Czytamy i zastanawiamy się, jak reaguje na to wszystko Jan. Ja na samym początku zaryzykowałem stwierdzenie, że musiał być bardzo podekscytowany, bardzo ucieszony. No pewnie tak było, ale wiecie jak to jest, kiedy człowiek spotyka się z taką autentyczną świętością. 17 werset mówi to też, gdy to ujrzałem, padłem do nóg Jego jakby umarły. On zaś położył na mnie rękę, prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Nie wiem, jak się czujemy w obecności Pana Boga. Jan, kiedy dochodzi do niego świadomość, jaki on naprawdę jest, Jezus. I jaki on naprawdę jest, Jan. Czuje się po prostu bezradny. Nie on jedyny. Możemy czytać, że podobnie reagował Daniel, Izajasz. Każdy reaguje w obliczu tej prawdziwej, pełnej świętości. Co robi Jezus? On pomaga, mówi, nie bój się, nie lękaj się. Dotyka go swoją prawą ręką. No, po prostu wszystko robi, żeby Jan naprawdę mógł się podnieść. Inna sprawa, że mamy w Apokalipsie świętego Jana taką niezwykłą obietnicę, która mówi o tym, że przyjdzie taki dzień, kiedy wszyscy zbawieni będą oglądać oblicze Pana i nie będą się trząść ze strachu, nie będzie takiego lęku przed tą świętością, która no, w konfrontacji z naszym stanem jest zabójcza. Dla niektórych okaże się zabójcza. I mówi, ja jestem pierwszy i ostatni. Zobaczcie, od Boga pochodzi wszystko. Fajnie żyć w takiej świadomości, że nie jestem na tej ziemi dziełem przypadku, ani tylko spełnieniem marzeń rodziców, ale jestem tutaj, ponieważ to jest Boża wola. Bo dzieci są darem od Pana Boga. Ja w to głęboko wierzę. On powiedział coś na początku i jestem. Ale przecież jak czytamy Słowo Boże, On jest też takim ostatecznym sędzią. W końcu będzie też miał decydujące zdanie. To z jego po prostu rąk otrzymujemy swoje ostateczne przeznaczenie. Tak jak czytamy w 22 rozdziale, werset 12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Ale Jezus idzie dalej. Mówi w wersecie 18. I żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. To jest bolesne, kiedy jesteśmy świadkami prawdy, że zapłatą za grzech jest śmierć.
czujemy się bezradni. Nie jest nam z tym dobrze. Biblia mówi, że to jest nasz wróg. I my to gdzieś organicznie czujemy. Ale Jezus, jak czytamy, zapanował nad śmiercią. Takim największym dowodem tego, że nasza nadzieja jest prawdziwą nadzieją, jest fakt, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Wiecie, kiedyś apostoł Paweł był zmuszony do prowadzenia takiej dziwnej rozmowy. No na pewno tego nie chciał, no ale musiał coś wyjaśnić pewnym wierzącym w Koryncie. I w 15 rozdziale możemy czytać tego rodzaju wywód, 14 werset. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony? No, takie założenie. Wtedy i kazanie nasze jest daremne. Daremna też jest nasza wiara. Dalej czytamy na przykład werset 19. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus zmartwychwstał. Został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Mocne przekonanie. Apostoł Paweł nie daje się zbić z tego swojego mocnego przekonania i mówi, no rzeczywiście nie wiemy, jak to będzie. On wie, jak to jest. A dowodem tego, jak to jest, jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. Ten, który kiedyś powiedział, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Moi drodzy, a teraz czas na kilka pytań. Po co my mamy ten opis tutaj? Czemu on tak naprawdę ma służyć? Wiecie, w Apokalipsie mamy wiele ciekawych rzeczy, prawda? Plagi, Babilon, bestia z ziemi, bestia z morza, historia świata. Ile tam jest ciekawych rzeczy? Listy. Nie powinno się czytać cudzych listów, ale Pan Bóg tak to skonstruował, że mamy czytać te wszystkie listy, bo one są rzeczywiście jakimś niesamowitym przesłaniem. I co? Czy możemy potraktować ten urywek Słowa Bożego, ten początek listu, jako takie zgrabne zagajenie, żeby w końcu zacząć mówić o czymś poważnym, o czymś konkretnym, o czymś, co jest takim przesłaniem, o którym musimy zawsze pamiętać, dopiero tam dalej? Moi drodzy, myślę, że wizja Jezusa Chrystusa, samo to jest pełnym przesłaniem. No bo pomyślmy. Jan jest na wyspie Patmos, uwięziony. Nie wie, czy z tego miejsca wróci do swoich, czy po prostu gdzieś jego kości tam zbielają. Nie ma pojęcia. Na pewno zastanawia się, co będzie z jego kościołem. Czy się martwi? Tego nie mówię, ale zastanawia się. Było tylu apostołów. Wszyscy do niego zginęli w sposób męczeński. Co będzie dalej? Jak myślicie, czy Jan myśli o sobie, ja jestem człowiekiem niezastąpionym, jak mnie zabraknie, to Kościół się rozleci? Bzdura. Nie ma ludzi niezastąpionych. Wszystkich cenimy, ale prawda jest taka, że niezastąpiony jest Jezus. I tutaj w tej historii widzimy jedno. Bóg czuwa nad swoim kościołem. Nie ma Jana, ale są opiekunowie tych zborów. On trzyma ich w swojej prawej ręce. Czy to mało w tej sytuacji? To jest bardzo ważne przesłanie. No, patrzymy na opis Apokalipsy i mówimy, tak, ale ten kościół jest taki, no, problematyczny, grzeszy. Ale widać Jezusa Chrystusa, który chodzi koło 7 złotych świeczników. I nie ma tak bliżej do tej Filadelfii, do Smyrny. Takie fajne zbory, nie? Bogobojne, poświęcone, czasami nawet oddają życie dla niego. Nie, on przechodzi koło 7 złotych świeczników. To jest pewna szansa, która mówi o tym, że dopóki tak jest, to wszystko może ulec zmianie.
Jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi. Kościół nigdy nie był silny, bo co to znaczy silny? Jesteśmy silni siłą Jezusa Chrystusa, wiarą w Niego, mocą, która od Niego pochodzi. A Jan widzi Jezusa, który przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Wspomniałem o prześladowaniach. Dotknęły one przecież nie tylko Jana. To był czas, kiedy rzeczywiście trochę się zaczęło pieklić na tym świecie i chrześcijanie byli w poważnym problemie. I co teraz będzie? Czy można ludziom wierzącym powiedzieć, wszystko się ułoży, Bóg dokonuje cudów, nikt z was nie zginie, wszystko się poukłada? Nie możemy tak powiedzieć. Ale gdyby nawet tak się złożyło, że wielu złoży ze swojego życia ofiarę dla Pana Boga, to mamy naprawdę pewną nadzieję, że Jezus Chrystus to jest ten, który ma klucze od grobów. Nie ma tutaj co do tego wątpliwości. Widzę go jako tego, który jest Synem Człowieczym, jednym z nas, który mnie rozumie, który potrafi się jakby wczuć w moją sytuację. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji niż Jan. Prawda? No nie można dokonać analogii, jest inaczej. Ale sami odpowiedzcie sobie na pytanie. Czy zmieniło się źródło naszej wiary? Czy zmieniło się źródło naszej siły, naszej nadziei, naszego pokoju, naszej wytrwałości? Cokolwiek się zmieniło? Myślę, że możemy iść śmiało w przyszłość. Ja nie wiem, jaka będzie. Ale nie muszę wiedzieć. Moim pragnieniem, wiecie, jest tylko to, żebym w tych krokach, które będę gdzieś tam kierował, żebym kierował się wiarą w Jezusa Chrystusa. Kogoś, kto został nam objawiony w taki cudowny sposób, nie bezradny, nie zaskoczony sytuacją, jako ktoś, kto nad wszystkim czuwa i nad wszystkim panuje. Plagi. Wszystko kończy się dobrze interwencją Boga. Trąby, wielkie nieszczęścia. Poczytajmy o 7 trąbie. Wszystko kończy się w sposób, który pokazuje, że Bóg nad tym wszystkim panuje. Świat wygląda jak wygląda. Przyjdzie czas na rozkoszowanie się niebem przez 1000 lat, a później, jeżeli długo i szczęśliwie, na ziemi. Bóg naprawdę nad tym wszystkim czuwa. I Jan, który był gdzieś odosobniony, który mógł myśleć, że spotkało go wielkie nieszczęście, dostąpił czegoś, czego dostąpił kiedyś Symeon. Spojrzał na Jezusa i mówi, teraz to ja mogę odejść z tej ziemi. Moje oczy zobaczyły zbawienia. To nieważne, czy widzimy Jezusa Chrystusa jako tego, który jest w tym żłobie, gdy się urodziło. To nieważne, czy patrzymy na ten etap, kiedy czyni cuda i naucza. Czy widzimy go jako tego, który jest w którejś z wizji Apokalipsy przedstawiony. To jest ciągle ten sam Jezus, który robi coś i doprowadzi to do końca. Życzę nam takiej wiary. Życzę nam takiego zapatrzenia w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj na szkole sobotniej jedna z sióstr zadała pytanie, nie przytoczę go chyba dokładnie, ale oprócz tego, co mówiliśmy, jak to jest w Apokalipsie, zadała pytanie, a jak to zrobić, żeby rzeczywiście Jezus był tym najważniejszym? Nie wiem, czy dobrze przytoczyłem to pytanie. Nie odpowiedziałem na to pytanie. Ale myślałem nad nim, bo myślę sobie, to jest bardzo ważna chwila. To jest bardzo ważne pytanie. Wiecie, i tak sobie odpowiadałem w myślach. Właściwie jedna myśl mi przyszła. O tym, o czym ja tak naprawdę chętnie myślę. Nie o tym, o czym ja chętnie mówię, kiedy jest jakaś okazja, bo jest klasa szkoły sobotniej, jest poruszony jakiś temat i my się wypowiadamy. Chwała Bogu, mówmy jak najlepiej, ale to jeszcze nie musi być pełna prawda o mnie. O czym ja myślę, o czym ja marzę, za kim ja tęsknię, kogo ja wypatruję.
teraz, kiedy rozważam Boże Słowo, albo kiedy toczy się codzienny szary dzień. Nie wiem, jak to jest w życiu innych ludzi. Ale doszedłem do wniosku, że w moim tak to rzeczywiście działa. Jeżeli moje myśli lgną do Niego, gdzieś tęsknią, to jest dobrze. Ale jeżeli mogę się bez Niego obyć, bo tak mi się wydaje, to cały czas potrzebuję takiego zapatrzenia się w Jezusa Chrystusa. Jan to zobaczył. Potrzebował tego. Potrzebował utwierdzenia w swojej wierze, przekonaniu, żeby sięgnąć po to, co Bóg daje za darmo i będzie dawał pokres naszych dni. Amen.